Cześć, jesteśmy w studiu z producentem Arturem Kowalewskim, kompozytorem Łukaszem Targoszem. Cześć. Fantastycznym duetem producent-kompozytor, o czym zaraz porozmawiamy. Cieszę się, że jesteście ze mną i może opowiedzcie, bo widzę, że tutaj jest długa historia, powiedziałabym, że nawet mocna zawiązana przyjaźń. Opowiedzcie, jak się poznaliście, zanim przejdziemy do dalszych tutaj tematów muzycznych. Łukasz opowie, jak się poznaliśmy, bo on pamięta, ja nie. A ja powiem tylko tak tyle, że... Tak w związkach po prostu. Tak, tak, tak. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że my... Pytanie, kto jest kobietą w takim... Mamy to szczęście, że spotkały nas dwa takie kluczowe momenty dla nas. Razem, wspólnie. I to był ten pierwszy raz, czyli serial Odwróceni dla TVN-u i drugi raz, czyli Watacha dla HBO. A teraz Łukasz powie, jak wyglądało to spotkanie. Ja zostałem zaproszony na spotkanie w bardzo zacnej części Krakowa do pana producenta i reżysera Kowalewskiego, który był odpowiedzialny za powstanie serialu Odwróceni. Pamiętam tyle, że posłuchaliśmy trochę muzyki i na ten serial został ogłoszony konkurs, a ja byłem absolutnie świeżym adeptem czegoś, co się nazywa muzyka filmowa. Przyszedłem lekko wystraszony, bo Artur miał na swoim koncie już wiele sukcesów z seriami takimi paradokumentalnymi. I rozmawialiśmy przez chwilę o takim demo, które ja zrobiłem, napisałem na rzecz tego serialu. I tak to się zaczęło. I potem trwał bardzo długi, nie wiem, czy pamiętasz, proces decyzyjny, ponieważ w tym konkursie brali udział naprawdę dużo bardziej doświadczeni kompozytorzy. Ja pamiętam, że byłem chyba największym utrapieniem Kowalewskiego, ponieważ tak bardzo mi zależało na tym projekcie, że wyzwaniałem z różnych części świata, bo to był okres wakacyjny, i męczyłem go, czy jest już jakaś decyzja, że ja już chciałbym to robić. Sam nie wiedziałem jeszcze, co mam robić, bo to był mój pierwszy raz w kontakcie muzyki z dźwiękiem, Boże, z obrazem. Ale z tego, co pamiętam, i Artur, i kierownik produkcji tego projektu mieli mnie naprawdę serdecznie dość, więc będąc tutaj dziękuję, że nie spaliłem się na wjeździe. A ile miałeś lat? Jeszcze mogę cię zapytać? 4? Nie, 3,5. Znaczy, pamiętam ten dzień dokładnie, bo mama mnie nie odebrała ze żłobka. Nie, ale to... Który to było? To było 2005-2006 rok. Tak, i to było naprawdę tak, że po ogłoszeniu tego konkursu ta decyzja tam się grzała i grzała i grzała i nie można było jej osiągnąć. To, co ja też rozumiałem, bo byłem debiutantem. Więc to była, myślę, też trudna dla was decyzja. Znaczy, wiesz, no, po pierwsze oczywiście wszystko pamiętamy inaczej. To jest, ja nie pamiętam, żeby Łukasz mnie zamęczał, żebym czuł się z tym jakoś ciężko i źle. Po drugie, moja perspektywa była taka, że to ja jestem początkującym producentem, a Łukasz jest muzykiem, którego szanuję i w ogóle podobało mi się, my osobiście mieliśmy jakąś taką fajną, dobrą przeplotkę wtedy. Tak, było tam dużo nazwisk. Sytuacja polegała na tym, że to był chyba taki pierwszy duży budżet w sumie TVN-owski, jeśli chodzi o serial. Tak. Dzięki naszym staraniom ten budżet potem był jeszcze większy. Natomiast, bo ten serial powstał w ten sposób, że jak mieliśmy napisaną scenę w Zakopanem, to ją realizowaliśmy w Zakopanem. Jak mieliśmy scenę na Cyprze, to ją realizowaliśmy na Cyprze. I doprowadziło to do trudności, w wyniku której powstał potem film Świadek Koronny. Świadek Korony jest efektem tego, że przesadziliśmy z budżetem serialu Odwróceni. Ale wracając do tej sytuacji... Mam nadzieję, że z budżetem na muzykę też. No nie, nie, nie. To jest w ogóle inny temat, ale to... Wrócimy. Budżet na muzykę to zasługuje na dużo uwagi, na dużo... Na duży fragment rozmowy. Natomiast ja pamiętam, że się bardzo dobrze czułem z tym, co Łukasz proponował. I potem wyruszyliśmy w tę podróż. Trochę też nie wiedząc, bo dla mnie to była pierwsza fabularna rzecz, co z tego wyniknie, tak? Jak to się wszystko potoczy. No nie? To jest, mieliśmy, nasze aktywności nie były w tych samych momentach de facto, bo wiesz, jako scenarzysta i producent, dla mnie ten okres zdjęciowy to była taka mega ciężka sprawa. Spotkanie z Łukaszem było taką de facto postprodukcyjną rzeczą, no nie? Czyli
Tak. Muzyka z reguły zamyka, chociaż my dzięki bliskiemu kontaktowi rozmawialiśmy o tym znacznie wcześniej i szukaliśmy. My w ogóle mieliśmy inaczej, bo w pierwszym planie ta muzyka miała być do serialu Odwróceni, a w wyniku decyzji działu fabularnego pojawił się film Świadek Koronny, który został stworzony tak naprawdę z części serialu. Dużo fragmentów i serial. I zanim poszliśmy w serial, to w pierwszej kolejności robiliśmy film. Tak. I dzisiaj po latach mogę ci powiedzieć, że miałem takie historie, że pracując w studio, pierwszy raz z taką rozciągłością materiału filmowego, ja miałem takie dni, że łapałem deprechę i po prostu na przykład przez pół dnia spałem, mam na to świadków, bo po prostu koronnych i nawet wiesz, takich, którzy do dzisiaj są z koronami w branży muzycznej, natomiast to jest taka sytuacja, że to było naprawdę bardzo trudne zadanie, no bo to był, ja nie byłem na to gotowy, to był duży film fabularny, 1,5 godziny chyba, tak, dłużej. Tak. No, także to... Ile tam było muzyki w sumie? Wiesz co, ja zawsze mam tak, że piszę więcej niż trzeba, potem staram się to utrzymać, ale było dużo muzyki. Tym bardziej, że wielowątkowość tego filmu była bardzo duża, dlatego że serial traktował, to była opowieść o chłopakach z Pruszkowa, którzy wiedli gangsterskie życie, więc to było z naturalnego punktu, jestem łobuzem, w związku z czym lubię łobuziaków, może nie aż takim łobuzem jak oni, ale zawsze kochałem kino Scorsese i takie filmy gangsterskie, a tu nagle się okazuje, że jakby mamy historię złożoną troszeczkę od tyłu, nie? I to było trudne, bo był i wątek miłosny i przeplatany tymi właśnie scenami gangsterskimi, w związku z czym dla mnie wtedy to było dość trudne. To są trudne momenty. Podobnie było później z Watachą, bo TVN się definiował wtedy przez ten projekt. Oba projekty, o których tutaj przyszliśmy rozmawiać, one były kluczowe dla stacji, które wtedy je realizowały. Dla TVN-u to była pierwsza taka droga, duża produkcja z gigantyczną ilością lokacji, aktorów. Ten serial nie trzymał się w ogóle zasad dramaturgii, jeśli chodzi na przykład o ilość bohaterów, tak? Z reguły w serialu jest tam 6 bohaterów i ich wzajemne przygody, a tutaj samych głównych postaci, pamiętam, że na castingu było bardzo dużo. No. Ale to był ważny projekt dla TVN-u. W związku z tym, o czym opowiadał Łukasz, że zaczęliśmy pracę od filmu, który był z naszej perspektywy końcówką od banderoli, czyli był realizowany później niż sam serial. A zaczęliśmy. Tak, to na filmie skupiła się cała ta dyskusja z TVN-em i z szefem ówczesnego działu fabularnego, który dowodził wtedy całą tą sytuacją. Więc to było takie pierwsze spotkanie i zwarcie na temat wizji tego, co my robimy. Właśnie, Anna, jeszcze chciałabym zapytać, na jakim etapie wszedł Łukasz? Właśnie takim harmonogramowym, czy praca z kompozytorem? Jak to u was wyglądało? Znaczy, prywatnie my rozmawialiśmy cały czas de facto. Tak. Ja podsyłałem chyba Łukaszowi, pokazywałem jakieś materiały wcześniej. Ja dostawałem fragmenty scen z serialu, no bo wtedy jeszcze nie wiadomo było, że powstanie film. Natomiast przy filmie to było tak, że wypracowaliście nad montażem. Tam były jeszcze dodatkowe zdjęcia robione, które były uzupełnieniem scen serialowych. I zasadniczo ja dostałem już gotowy film. I zacząłem pracę nad takim pełnym okay. obrazem. Ja myślę, że się wszyscy uczyli. Bo to były takie czasy. To była naprawdę pierwsza duża taka produkcja powiedziałbym w nowoczesny sposób, kiedy ta postprodukcja dźwięku i muzyka jest pisana synchronicznie. Kiedy film, chyba byście kręcili pierwszy raz cyfrowo, tak? Jakoś tak było. Tak. To było wszystko nowe. Tak. Więc ja myślę, że i ja, a może w szczególności ja to wszystko poznawałem trochę w biegu. I od razu na głębokiej wodzie. I to było ekstra. I myślę, że chyba nie da się tego inaczej zrobić, niż dokonać tego starcia z realnym materiałem. Nikt z nas wybierając się w tę podróż nie wiedział, ile to będzie komplikacji, jakie schody będziemy musieli tam po drodze pokonać, no nie? Ale to było naprawdę, to było niesamowite. Natomiast mówię o tym momencie zwarcia wizji, bo to jest kluczowe w tym procesie, czyli dochodzi do takiego momentu, w którym reżyser wspólnie z kompozytorem, lub tak jak w moim wypadku ja jestem tą osobą, która pracuje z kompozytorem, styka się z nadawcą i wtedy okazuje się, gdzie jesteśmy. Tak. Muzyka pełni tę rolę, że nakierowuje historię
wyjmuje te kolory z filmu, które są najważniejsze dla kogoś, dla twórców, no nie? Więc nadawca ma tutaj gigantyczne znaczenie, tak? Dlatego, że TVN wtedy, ówcześnie, ten gatunek, którym się zajmowaliśmy, to był dla nich jakimś takim skokiem na główkę. To była bardzo taka romantyczno-telenowelowa trochę telewizja, nie? Która chciała produkować komedie romantyczne. Nasza komedia nie do końca była romantyczna. Znaczy w ogóle nie była romantyczna. I tak nie, naprawdę... no, były jakieś tam romantyczne wątki, no ale... Ale tak, to było też złamanie jakiegoś takiego stereotypu TVN-u. I to się wydaje mi udało, bo konsekwencją tego były kolejne produkcje, dlatego że stacja uwierzyła w sens produkowania czegoś nowego. Mhm. Czyli mieliśmy konkurs, na podstawie którego został wybrany Łukasz, a ile tej muzyki z konkursu weszło potem? Czy to jest nie tak, wiem, że... czy cokolwiek z tego weszło. Okej, czyli zupełnie wiesz, nowa ilość tej muzyki, która musi wejść do serialu w tej sytuacji, tak, względem tego, co Łukasz zaproponował na początku. Ja nawet nie pamiętam tej demówki, przyznam się szczerze, bo no to po prostu jest poszukiwanie, no nie? Mhm. I wiesz, w trakcie lektury takiego serialu tutaj też są rozbieżności, tak? Ja mogę na przykład chcieć nie zagrywać przestrzeni dźwiękowej filmu muzyką, no nie? Ale nadawca może chcieć więcej muzyki. Gdzieś to z reguły wtedy, kiedy nie do końca wierzy w to, co ma na ekranie. To też jest taka podstawowa zasada. Wtedy jeszcze nie było chyba takiego nacisku na to, że wszystko musi dziać się tak bardzo szybko i muzyka ma w tym pomóc, bo widzę, że teraz wydaje mi się, że obecnie jest tego jeszcze więcej, czyli jakieś takie przyspieszenie u decydentów, jeśli chodzi o to, jak ma ta historia w nich wchodzić, powoduje, że bardzo często nadawcy chcą dużo muzyki, żeby to podkręcać, żeby ale to się ale ja też myślę, że montażowo teraz zupełnie inaczej wygląda jakby struktura filmu, że jednak montaż jest szybszy. Ja miałem z moimi córkami takie przeżycie trochę retro, dlatego że obejrzeliśmy sobie Robin Hooda, tego takiego naszego, starego z 80-tych lat i one to przeszły, śmiejąc się z Gisberna i z tych wszystkich przygód, a potem stwierdziłem, no dobra, to w takim razie skoro wszedł wam Robin Hood, to pokażę wam Janosika. Mhm. I ten film jest tak wolno zmontowany. Ja pamiętam, że ja przeżywałem te przygody janosikowe po prostu z zapartym chem, oglądałem, czekałem na to w telewizji. W ogóle nie były w stanie tego zrobić. I teraz jak sobie przeskoczymy w nasze lata, początkowe lata, początek naszej współpracy, to myślę, że to wszystko działo się wolniej. Ale nie tylko w montażu. Jakby pewnie o tym będziemy rozmawiać, ale czas na produkcję jednego odcinka serialu był zupełnie inny niż dzisiaj. Tak. Myśmy mieli w tym naszym dyskomforcie i ciekawości uczenia się komfort czasowy na dużo większą ilość spotkań niż dzisiaj, bo świat był wolniejszy, bo potrzeby rynku były inne, bo emitentów było mniej, bo też parcie abonenta na nowe treści było dużo mniejsze i też ograniczone. Mhm. Internet był, ale nie miał nic wspólnego z tym, co jest dzisiaj, więc ten świat po prostu zupełnie inaczej wyglądał. Ile czasu było to produkowane? Całość? Nie pamiętam tego. Ty pamiętasz? Ja pamiętam, że miałem około 3 tygodni na jeden odcinek serialu. Więc biorąc pod uwagę niektóre realia dzisiejsze, kiedy masz tydzień czasu na to, żeby przygotować muzykę do odcinka, no to jest stosunek 1:3, nie? Więc to jest naprawdę znacząca różnica. I myśmy byli w sumie na koniec dnia zobowiązani jedynie do tego, żeby dowieść ten materiał na antenę. W związku z czym, jeżeli stacja decydowała, że jest to wrzesień, no to wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. No tak. Było zupełnie inaczej. Wiesz, byliśmy wtedy chyba 30-latkami mniej więcej, jak to się wszystko działo. I ten zespół to był zespół 30-letnich facetów u władzy w tych głównych pionach. Kobiety też tam były, oczywiście też 30-latki. Natomiast no to naprawdę było zupełnie jak gdyby inna sytuacja. My mieliśmy taką przestrzeń, żeby razem siedzieć i kombinować, więc no to było świetne przeżycie. No. To było świetne przeżycie. Przeżywaliśmy to bardzo, bardzo tą całą historię. No właśnie, a ten brief, czy w ogóle jakiś brief był? Od kogo to przyszło? Czy to jest tak, że ty byłeś decyzyjny i pracowałeś tylko z Łukaszem? Czy jeszcze był ktoś, kto miał swoją wizję? Nie było briefu. Briefem byłem ja. Ja byłem scenarzystą i miałem to przeprowadzić. Łukasz przekonywał mnie do pewnych rzeczy. Rozmawialiśmy o tym. W wyniku tego ustaliliśmy jakiś konsensus.
i szliśmy w tym razem. Ale potem oczywiście pojawił się też Darek Gąsierowski, który był szefem działu fabularnego wtedy w TVN, nie naszym szefem, który miał swoje uwagi. On też wpływał na tą sytuację. Bo nie wydaje mi się, żeby Edward Miszczak jakoś tam ingerował w sytuację muzyczną. Jego interesowała tylko dramaturgia i jak to w ogóle, jak to wygląda mniej więcej. Czy dla mnie to jest to, co zawsze powtarzam, a powtarzam to za Danym Elfmanem, który powiedział, że zawód kompozytora muzyki filmowej to jest 20% talentu, 10% tego, żeby znaleźć się w dobrym miejscu i w dobrym czasie, a reszta to jest bycie psychoterapeutą producenta i reżysera. No właśnie. No i teraz to, o czym to jest tak naprawdę? To jest o tym, że i reżyser, i producent od momentu pisania scenariusza, castingu, zdjęć, montażu, ten czas jest tak długi, że dochodzi do starć, dochodzi do jakichś, nie wiem, tarć, dyskusji. No bo nie zawsze jest tak, że producent chce tak jak reżyser. A zwykle jest tak, że producent reprezentuje kogoś, kto na to wykłada pieniądze. I rolą kompozytora w tym wszystkim jest to, żeby zachować jak najwięcej siebie w tej muzyce, którą się pisze, i starać się tak prowadzić tę współpracę, żeby wszyscy wyszli z tego cało. Ja nie mówię, że za każdym razem jest źle albo to jest jakaś katastrofa. Nie, tak nie jest. Ale zdarzają się trudne momenty wynikające z dobrych intencji. To znaczy i reżyser, i producent, i kompozytor. My wszyscy chcemy jak najlepiej, no tylko nie zawsze nie mamy... coś innego po prostu trochę. No. Wektor wspólny. I teraz pracą kompozytora jest to, żeby ten wektor uwspólnić, żeby czasami pójść na kompromis, albo czasami przekonać kogoś do swoich rozwiązań, czyli twardo stanąć za sobą. My w wypadku Odwróconych mieliśmy o tyle fajną sytuację, że sam obraz prosił o takie męskie granie. Ja postawiłem bardzo mocno wtedy na gitarę i to się spodobało. I wątki liryczne, i wątki akcyjne. Tam było dużo takiego twardego grania gitarowego z pogranicza grunge'u, rocka. Natomiast Artur też to lubił, bo dostał taką demówkę właśnie w momencie, kiedy ja napisałem to na konkurs. I ja myślę, że w ogóle tym wygrałem ten konkurs, że to było inne, że to nie było symfoniczne, że tych smyków tam nie było tak dużo wcale. Nie pamiętasz tej demówki, a chyba, znaczy ja tak czuję, że ten moment przeważający to była ta scena mnicha na Cyprze, kiedy on wchodzi do kaplicy, zaczyna się modlić, a w tym momencie jest zabójstwo blachy. I ja poprosiłem, to w ogóle też jest moje odkrycie z tamtego czasu, Anię Karwan, która zaśpiewała według mnie fenomenalną wokalizę do takiego utworu gitarowo, no to takiego trochę rockowego. On miał elementy muzyki filmowej oczywiście, ale to był utwór mocno gitarowy. I ja pamiętam, jak to nagrywaliśmy. Zresztą Anka o tym też niejednokrotnie wspomina. Ja powiedziałem, wyobraź sobie taką sytuację, że twojej rodzinie właśnie gdzieś na pustyni podrzynają gardło i o tym masz zaśpiewać. I ona zaczęła śpiewać jakieś takie... Ja nie wiem, to nawet nie jestem w stanie powiedzieć, to są anielskie, czy to są diabelskie wokalizy, ale wyszedł jeden z najważniejszych utworów w ogóle w karierze. I przesłałem to do Artura, jeszcze z drugim utworem, i akurat ten moment jest i w serialu, i w filmie, natomiast to jest jedyna część tego demo, która została użyta potem w obrazie filmowym. Okej. Okay. A dostałeś jakiś brief do konkursu w takim razie? Wiesz co, to z mojej perspektywy ta rozmowa u Artura w mieszkaniu, to było, pogadaliśmy sobie o muzyce. To też było zupełnie chyba inaczej niż dzisiaj, kiedy musisz być bardziej zbriefowany na to, czego się od ciebie oczekuje. Ale zdarzają się też momenty, kiedy po prostu
ktoś prosi cię, napisz mi tak, jak czujesz. I to jest najfajniejsze. Natomiast wtedy określiliśmy sobie mniej więcej styl muzyczny, w którym chcielibyśmy pójść. Natomiast sam obraz wymagał, wydaje mi się, od kompozytora tego, żeby nie grać tam, nie wiem, smykami, pizzicato, dzwoneczkami, różnymi innymi rzeczami. Tylko żeby być wprawdzie z tym, co się dzieje na ekranie. Ja myślę, że byliśmy bardzo otwarci na siebie po prostu. To, i to jest to, co się wydarzyło, jest tego efektem. Wiesz, ja nie jestem wykształcony muzycznie, więc ja mogę mówić o funkcjach muzyki w filmie, co tam, co chcę wydobyć, no, co jest dla mnie ważne. Co w tej scenie jest kluczowe i na co trzeba zwrócić uwagę. Właśnie, jakim językiem się porozumiewaliście? Czy ty mówiłeś... Polskim. No to jest... Nie próbowałeś po prostu być muzykiem i mówić... Nie próbowałem być muzykiem, no coś ty w życiu. No właśnie. Ewentualnie pokazywałem Łukaszowi jakieś fragmenty czegoś, co uważałem, że coś w tym stylu może być. Ale Łukasz od początku był z tego, reprezentował ten szpień muzyki, który mnie interesuje. Łukasz jest gitarzystą, był gitarzystą ówcześnie, bardzo dobrym. I to była muzyka, którą ja lubiłem. Także tutaj no, gdzieś byliśmy w tej samej, w podobnej krainie. Ale prawda jest też taka, że no, ten projekt to był taki dla nas wszystkich taki dziewiczy teren. My się wszyscy uczyliśmy. No, ja teraz inaczej już rozmawiam o muzyce, jak coś robię do jakiegoś projektu i też jestem w stanie bardziej kogoś briefować, bo mniej więcej mam wizję bardziej sprecyzowaną. Ale wtedy to było... Ta historia łączyła w sobie tyle elementów, tak jak mówiłem, z powodów dramaturgicznych nie było wiadomo, czy ten serial się uda, ponieważ łączył w sobie nasze pragnienie zrobienia czegoś takiego prawdziwego ze świata mafii, stefanowskim pragnieniem zrobienia czegoś liryczno-romantycznego. I ta walka toczyła się na każdym polu, na polu obsady, na polu dramaturgii, zdjęć, wszystkie, na każdym terenie to było zmaganie się tych dwóch wektorów. To było cały czas, my byliśmy w tym wspólnie, potem byliśmy wspólnie przeciwko czemuś, potem musieliśmy stać, to się musiało stać w sumie wspólnie naszym dzieckiem, nas wszystkich, którzy byliśmy przy stole. No, a konflikty jakieś między wami? Konflikty w wizji? Nie wiem, nie pamiętam czegoś takiego. Zawsze się zgadzaliście. Nie, wiesz, były takie sytuacje, że wizja nam się nie zgadzała, ale przecież wszyscy wiedzieliśmy, dlaczego druga strona tak, a nie inaczej postępuje. Ja nie miałem takiego... No i to jest najważniejsze. Znaczy, ja wiesz, no, były momenty, kiedy pamiętam, przychodziliście, znaczy głównie ty, ale raz byłeś z reżyserem, z Michałem Gazdą. I fragment, kiedy jechało auto, kompletnie odrzuciliście, ponieważ ja wpadłem na szalony pomysł, żeby pierwszy raz użyć w przestrzeni filmu fortepianu. No i to wywołało reakcję alergiczną. No więc wiesz, no to takie rzeczy się zdarzają i teraz... No, no i teraz bronisz swojej wizji, czy... Wiesz co, bronię swojej wizji oczywiście, natomiast też słucham drugiej strony, tak? No bo najgorzej jest, według mnie oczywiście, jak skomponujesz coś i nie dajesz przestrzeni na rozmowę. A na koniec dnia to jest tak, że muzyka filmowa ma pomóc obrazowi. Ja uważam, że w ogóle muzyka jako język uniwersalny, język, który niezależnie w jakim języku jest śpiewany, mówię o piosenkach, jest odbierany przez człowieka z Azerbejdżanu, w Tajlandii, w Polsce, w Niemczech, we Francji, gdziekolwiek nie. Muzyka jest uniwersalnym nośnikiem emocji. I teraz tak samo powinno być w filmie, nie? Czyli jeżeli ja chcę pomóc obrazowi albo wydobyć z niego coś, co jest interesujące dla mnie, to wcale nie oznacza, że to samo jest interesujące dla reżysera albo producenta. I cała sztuka polega na tym, żeby założyć te inne okulary i spojrzeć na ten świat w zupełnie inny sposób i powiedzieć sobie okej, czyli w sumie to ja myślę tak, ale wy myślicie w ten sposób w tej scenie, to też jest ciekawe. Może to jest nawet ciekawsze. I to jest już potem, wiesz, gra wyborów, tak? Znaczy, możesz się uprzeć i stawiać na swoją wizję ze świadomością taką, że na koniec dnia w pewnym sensie decyzja nie leży do końca w twoich rękach. Więc cała ta współpraca polega na szukaniu siebie. Tak. Zapytałam cię o to, no bo jest wielu młodych kompozytorów, może inaczej, wiele teraz produkcji filmowych szuka nowych kompozytorów, takich, którzy nie mają na koncie żadnej jeszcze produkcji, chcą sprawdzić świeże osoby.
świeże osoby lub mniej świeże osoby, osoby z mniejszą ilością produkcji, cały czas zastanawiają się właśnie, jak to jest z tym upieraniem się przy swoim, no bo czasami producent czy reżyser chce kogoś, kto totalnie będzie bronił swojego zdania jako kompozytor, chce mieć równoprawnego twórcę, który będzie wiedział, jak to wszystko poprowadzić, a sami produkcja czy reżyser oczekuje, że się totalnie ktoś będzie tutaj z nim zgadzał i będą razem w to iść jakby w kierunku reżysera wizji. Czasami mamy też temat, który chciałam poruszyć, temptraki, i też o to chciałam zapytać, jak to jest, czy należy teraz bardzo iść w te temptraki, czy proponować coś przeciwnego od siebie, jak to właśnie, ta sztuka kompromisu. Ale to robią zupełnie inne osoby, wiesz, bo ten temptrak, czyli jak wiem, rozumiem... Wiem, konsultanci muzyczni. No, nawet nie wiem, czy konsultanci, no z reguły montażyści to wkładają, czyli montażysta, budując scenę, używa jakiegoś utworu, tak, który wyznacza rytm tej sceny i jakiś waler emocjonalny, podkreślany przez tą muzykę. I z reguły ten track jest rzeczą, którą trzeba usunąć po prostu i wsadzić tam jakąś inną rzecz, do której ma się po prostu prawa. Więc ten track jest zwykłym elementem pracy nad filmem, gdzie montażysta z reżyserem siedzą w montażowni, w tej jaskini, i tam sobie coś kombinują. I budują scenę w oparciu o coś. I teraz to wszystko trafia w ręce kompozytora, który może coś zaproponować. Walczyć z tym temptrakiem lub pójść za nim w jakimś zakresie. No, nie? No, niedobre są te przykłady, gdzie ktoś się za bardzo też upiera, że to ma być bardzo podobne do temptraku, gdy się nieraz to sięga granicy plagiatu prawie, no nie? Ale... Właśnie tak się zastanawiam, jak ten kompozytor ma to wtedy rozumieć, jakby w którym kierunku iść. Jezus, no przede wszystkim do wszystkiego trzeba podejść inteligentnie. No tak. Ja myślę, że problemy młodego kompozytora, czy ma się kłócić do końca, czy nie. Kochani, no rzecz jest bardzo prosta. No, wchodzimy w jakąś sytuację międzyludzką, reprezentujemy to, co nam w duszy gra, od zależności, od wrażliwości wszystkich przy stole. No bo są też pewnie producenci, którzy mówią, no nie, do widzenia, no nie mamy o czym dyskutować, no nie. Ale są też ludzie, którzy po prostu ze sobą rozmawiają. Czy w praktyce oczywiście to wygląda tak, że teraz Łukasz po tych wszystkich latach, kiedy obaj mamy już siwe brody, jak coś powie i się na coś uprze, to pewnie będzie bardziej wysłuchany niż wtedy, kiedy jego broda nie była siwa albo jej po prostu nie było. Natomiast no, trzeba znać swoje miejsce w tym całym układzie. Oczywiście bić się o swoje, no ale to gdzieś, to zawsze jest spotkanie ludzi. Na końcu wszyscy chcą, żeby powstało coś ciekawego. Tak, a jak to właśnie z twojego punktu widzenia wygląda? Jeśli chodzi o ten traki, to jest tak, jak Artur powiedział. Przekleństwem jest to, że z tym trakiem i reżyser, i producent żyje przez cały ten okres montażu filmu. I do pewnych rozwiązań brzmieniowych, aranżacyjnych oni się po prostu przyzwyczajają, no bo ta scena im się już podoba. Ja mam tak, że ja przesłuchuję ten track 2-3 razy, robiąc sobie w brudnopisie notatki, i potem wyrzucam to, starając się w najbardziej ekumeniczny sposób, jaki się da, powiedzieć, że od teraz mamy czystą kartkę do zapisania. Ja wiem, o co wam chodziło, ale teraz wchodzę cały ja na biało i zaczynamy rozmowę o oryginalnej muzyce w filmie. Zwykle jest niestety tak, przez tempo produkcji, że nie ma czasu pisać muzyki wcześniej. I to też jest zrozumiałe, jeśli scena ma mieć rytm, to warto jest użyć jakiejś tam muzyki, która reprezentuje pewnego rodzaju emocje, o których się oczekuje. Natomiast rzeczywiście kłopotem jest sytuacja, w której i reżyser, i producent tak bardzo chcą coś podobnego jak ten track. No i wtedy naprawdę trzeba się mocno nagimnastykować, żeby po pierwsze nie próbować iść w to, po drugie nie robić czegoś, co jest po prostu zwykłą kopią czy plagiatem. I takimi, to można na YouTubie sobie obejrzeć, jest taki film, dlaczego muzyka z nowych produkcji filmowych nie jest rozpoznawalna, tak jak na przykład Gwiezdne Wojny, czy coś. No i to jest właśnie temptrack, i to okazuje się, że to nie jest o polskich kompozytorach, którzy dostają tam, nie wiem, track z Hansem Zimmerem i teraz trzeba stłuc dziób Hansowi Zimmerowi i zrobić to inaczej, lepiej.
No tak, na koniec dnia o to chodzi, tak? To jest też zadanie dla kompozytora, to jest też wymaganie postawione przez producentów i reżysera. Ale to się dzieje w Stanach i są takie naprawdę duże filmy, gdzie te muzyki są niezwykle podobne. No. I potem się okazuje, że wyciekają informacje z montażowni, że na przykład ta muzyka została użyta jako temp track. Trzeba sobie z tym dealować. To jest część tego zawodu. Ja staram się zawsze wkładać w muzykę, którą piszę, jak najwięcej serca, bo chcę, żeby to było jak najbardziej moje. Mm-hmm. Ja o to zapytałam, bo jeszcze będziemy gościć konsultantów muzycznych i też ich o to zapytam, ale faktycznie zauważam, że tak jest jeszcze ten konsultant gdzieś często po drodze, no i właśnie jest ten temp track i ci młodsi... Tylko wiesz co, mi się wydaje, że zresztą tak jak Artur wspomniał, konsultant muzyczny to jest osoba, która wkracza zwykle po montażu, przynajmniej z mojego doświadczenia. Mhm. I to jest osoba, która albo opiniuje wybory montażowe, mhm, albo proponuje jakieś zmiany, albo zajmuje się clearingiem praw do piosenek, albo proponuje te piosenki, albo szuka piosenek bądź utworów, do których łatwiej jest pozyskać prawa. Natomiast to nie jest osoba, która ma coś wspólnego z temp trackiem. Temp track powstaje w momencie, kiedy się montuje film. Mhm. I myślę, że temp tracki są głównie domeną montażysty. Tak. Konsultant nie zakłada nam, nie wkłada nam temp tracków. To nie działa w ten sposób, reżyser z montażystą pracują na listwie montażowej, na montażu. No tak. Tam na Vidzie czy Final Cutcie i tam wkładają sobie jakąś muzykę, która wydobywa ten walor emocjonalny sceny, na który nam zależy. Następnie wchodzi kompozytor, który, dokładnie tak jak powiedział Łukasz, albo walczy z tym w jakimś zakresie, albo stara się jak najbardziej to oddać, a konsultant z reguły pomaga nam w tych fragmentach dodatkowych, czyli na przykład w umieszczeniu jakichś piosenek, które są hitem, mają pomóc, mają być tłem do jakichś scen. Na przykład gdzieś młodzi ludzie w knajpie słuchają czegoś. No i dobrze było, gdyby to miało coś wspólnego z rzeczywistością, którą widzowie już znają, a nie z tą muzyką zaproponowaną przez kompozytora. Także tak to wygląda. To jest, temp track jest narzędziem na pewnym i to wczesnym etapie postprodukcji. Mm-hmm. Okej, okay. Czyli trzeba być elastycznym. Nie przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę. Wiesz co, tu nie ma recepty, bo wiesz, ja byłem w sytuacjach takich, kiedy powiedziałem twardo nie, bo uważam, że to jest lepsze dla filmu. Przemyślcie to, zastanówmy się wspólnie. I naprawdę jest bardzo ciężko właśnie podać... Właśnie o te rady cię chciałam zapytać, o rady właśnie jak... No wiesz co, dla młodych. Ja mam tak, a też miałem okazję być współproducentem kilku filmów. Samobójstwem dla osoby, która zajmuje się produkcją filmu albo reżyserią byłoby to, co powiedziałaś, że ja chcę mieć twardego kompozytora, który w ogóle mnie nie słucha. Mhm. No to wiesz, to robisz dziwolonga, nie? Kto by coś takiego powiedział w swoją drogę? Czyli jak chciał art house, proszę, super. Tak, oczywiście, ja uwielbiam robić projekty pojechane, wariactwa, ostatnio w Planecie Singli w jednym z odcinków darłem kartki, grałem na durszlakach, takie rzeczy, super. Tylko to też jest proces pomiędzy mną, producentami i reżyserem. Tam daliśmy sobie dużo wolności na różnego typu szaleństwa i okej, ale jak ja bym z czymś takim przyszedł do listów, do M i powiedział, to jest wasza muzyka, w ogóle cześć, sejonara, no to wiesz, mam kłopot, tak? I w ogóle wszyscy ale mamy kłopot. Ale producent mówi, nie podoba mi się, chciałbym to inaczej. I to jest właśnie ten moment... Wiesz, ale to jest o inteligencji, to jest o emocjach, o empatii, o otwartości. Wiesz, no, wyobraź sobie teraz, nie wiem, no, listy do M, trzymajmy tego przykładu, z muzyką death metalową. Jaką gwarantuje to... Jaki sukces to gwarantuje? No, myślę, że w pewnych środowiskach dość duży. Myślę, że w ludziach, którzy chcieliby pójść na groteskę i Monty Pythona, duży. Tylko jest na koniec dnia, czy o to chodzi, nie? Co my robimy? Adekwatność formy i treści to jest pierwsza sprawa, ale najważniejsza sprawa w filmie to jest to, że to jest za każdym razem spotkanie bardzo wielu osób. Mhm. I za każdym razem układ sił, wrażliwości, argumentów przy stole się zmienia. Nigdy, żadna sytuacja nie jest taka sama. Mhm. To jest spotkanie tak wielu osobowości,
ci biedni montażyści, którzy będąc z aktorami w tej ciemnej przestrzeni wierzą w to, że już są ich przyjaciółmi. Potem spotykają ich na mieście, mówią cześć, a ten ktoś nie wie, z kim ma do czynienia w ogóle. To jest proces, to jest gigantycznie ciekawy, fascynujący proces, gdzie spotykają się przeróżne osobowości i wywierają na siebie wpływ. Oczywiście można mieć producenta buraka, który idzie po swoje, po trupach, no ale no powodzenia. No to jest za każdym razem jest to jakaś grupa, która wspólnie spędza ten czas ze sobą i szuka czegoś, co ich zdaniem jest najbardziej adekwatne. Czy to jest proces idealny? Nie. Bywają też procesy bolesne, kiedy musimy się schować, każdy z nas. Mhm. Łukasz powiedział tutaj o tej przezabawnej dla mnie prawdzie Elfmana, o tym, kim jest kompozytor, twierdząc, że jest też psychoterapeutą. Każdy z tych ludzi w tym zespole jest psychoterapeutą. Gdyby siedziała tu dzisiaj z nami Patrycja Bukowska, która jest konsultantem, ona uważałaby, że jest psychoterapeutą między nami. Ja uważam, że ja jestem psychoterapeutą w sytuacji, w której Łukaszowi na czymś zależy i komuś jeszcze na czymś innym. Także to jest sytuacja, w której wszyscy mają na siebie wpływ i trzeba inteligentnie się do niej dostosowywać, słuchać się nawzajem. Mhm. Bo też aspekt, o którym Łukasz wspomniał przed chwilą, czyli taka właśnie ta adekwatność. No nie ma co się... Można łamać pewne schematy, no ale to się robi też po coś, no nie? I teraz, jaki jest cel powstawania danego filmu? Czy to jest właśnie art house, czy to ma dotrzeć do jak najszerszej widowni? Definicje tej szerokiej widowni są bardzo różne. Każdy podmiot ma inaczej zdefiniowanych swoich odbiorców. Wow, no za każdym razem wymaga to jakiejś totalnej woltyżerki. To, co my robimy i to, co kandydaci na kompozytorów będą robić, to jest rodzaj tańca na linię, przy czym 7 osób wchodzi na nią jednocześnie. No właśnie. I trzeba dokładnie, po prostu tak. Nawzajem się obserwować i coś chcieć. Tym bardziej jest to trudne, że to nie jest już techniczne przejście tą linią, tylko tam grają... Tam jest wszystko, tam są emocje, tam jest ego, tam są aspiracje, tam jest ciśnienie czasowe i z tym wszystkim musisz sobie wydealować, więc no, chyba otwartość i empatia to są najlepsze dwa słowa, które są ważne. Jak robiłem dokumentalne rzeczy, serial dokumentalny, bo przed odwróconymi robiłem coś, co się nazywało Alfabet Mafii, poznałem tych wszystkich bossów mafijnych. No i ja byłem tak zadufany w sobie wtedy, jako ten 28-latek, że uważałem, że wiem najlepiej, gdzie ma stać kamera podczas realizacji jakiejś rozmowy, sceny i tak dalej. No ale Tomek Augustyn, którego poznałem przy okazji realizacji Odwróconych, oduczył mnie tego w 3 sekundy. Po prostu podszedł, powiedział nie. Tu przestawił, zobaczyłem, powiedziałem okej. Nauczyłem się czegoś dzięki Tomkowi. Był moim nauczycielem. Podobnie było z Łukaszem. Łukasz był moim nauczycielem. Myślę, że też powiedziałem jakieś rzeczy, które trafiły do niego i tak jest z każdym z tych ludzi, którzy tam są. Dokładnie. Czyli Łukasz też nauczył cię, jak rozmawiać z kompozytorem, czy nauczył cię języka muzyki? Oczywiście wielu rzeczy. No, też zobaczyłem, jak różnie można kombinować. No przecież, John Carpenter być może w wyniku tego, że był introwertykiem, sam sobie komponował muzykę, no nie do swoich filmów, no nie, ale czy tam Clint Eastwood też robił takie rzeczy. No ale za każdym razem w innym wypadku to jest po prostu grupa ludzi. Oni muszą się od nas lepiej znać na tym, czym się zajmują, bo inaczej jaki by sens był ich w ogóle zatrudniać. Ja mam wziąć lepszych od siebie ludzi jako swoich współpracowników, bo wtedy razem możemy coś troszeczkę wyżej podciągnąć. No tak, i to jest też o wyjściu ze strefy komfortu. Jeśli upierasz się, że nie, że musi być tak, bo ja uważam, że tak ma być i koniec, kropka, to jest siedzenie właśnie w bezpiecznym miejscu i na koniec dnia możesz zostać tylko mistrzem świata swojego pokoju. A jak wyjdziesz poza to, właśnie to, co mówiłem o tych okularach, że popatrzeć na ten świat trochę innymi okularami. I one naprawdę są bardzo często, bardzo różne. I tak jak Artur mówi, możesz się czegoś nauczyć, możesz spojrzeć, to jest też ciekawe z muzyką filmową, że możesz spojrzeć na świat zupełnie z innej perspektywy. Ja myślę, że tak też może być na montażu, bo jak masz materiał, materiał naprawdę możesz złożyć w 1000 sposobów i budować niesamowicie różne znaczenia scen, wybrzmienia scen, kontekst jakby fabularny, wszystko. Więc to jest ta magia kina, która jest fascynująca. A czy twoja muzyka jest tak podkładana, jak chcesz, czy na przykład ktoś ją czasem tnie na montażu i serce ci krwawi? Wiesz co, moja muzyka w większości wypadków jest pisana przeze mnie pod obraz. Ja nie piszę...
napisałem kilka razy muzykę pod scenariusz i to daje super efekty. Natomiast w ogromnej większości przypadków ode mnie się oczekuje tego, żebym pisał synchronicznie pod scenę. I to znowu jest o tym tempie produkcji, czyli wiesz, o czasie, który masz na przygotowanie propozycji od momentu, kiedy dostajesz film, a kiedy on musi być skończony. Jaki to jest idealny czas? No wiesz co, taki super komfortowy czas to na film fabularny to są 3 miesiące i to jest w ogóle luksus. Od momentu kiedy go dostajesz, tak naprawdę? Nie. Od momentu, kiedy dostajesz zmontowany film. Natomiast realnie oczekiwania są takie, że niejednokrotnie film dostajesz miesiąc. No i wiesz, jest to bardzo, bardzo krótki czas na to, żeby napisać na przykład 50 muzyki i odbyć te wszystkie spotkania. Mhm. Czyli spotkać się najpierw z reżyserem, potem zarazić tą wizją swojej perspektywy producenta, a potem jeszcze zwykle jest tak, że jest ktoś jeszcze wyżej, kto odpowiada za finanse. Mhm. I tak naprawdę, no ja zawsze mówię, że ja mam szczęście bycia dzieckiem, które w swojej piaskownicy buduje ze swoich klocków, tylko na koniec dnia też muszę je obronić albo to ze słowa, właśnie zarazić tą zabawą tych innych. I to jest też część tej pracy. No a powiedz, gdybyś miał wymyślić sobie idealny świat, te 3 miesiące, czy jeszcze wcześniej, przed zdjęciami, na etapie scenariusza też chciałbyś pracować już z tą muzyką, czy... No wiesz, to tak było w filmie Broad Peak. Ja dostałem scenariusz i znowu to był konkurs, mhm. który udało mi się... Ja nie lubię tego słowa wygrać, bo to jest... Zostałem wybrany. O, tak, może to ja cię jeszcze przepytam na ten temat. No ale tam było tak, że ja żyłem tym Broad Peakiem po prostu i chciałem go jak Kania Dżdżu. I to było tak, że ja pulpity na komputerze miałem z tą górą i tam oglądałem ją sobie, obejrzałem kilka filmów z różnych ekspedycji. I do tego scenariusza napisałem demo, które chyba w totalu miało około 40 minut. Mhm. Bo jakoś też tak poczułem ten temat, że nie wiem, był on mi bliski. No i okazało się, że z tych 40 minut w zasadzie wszystkie utwory zostały użyte w montażu. Już mi zdradzasz po prostu odcinek drugi, bo jeszcze o to zapytam. Nie wiem, czy chcesz, tak, żebyśmy o tym To ja jeszcze cię o to dopytam, bo jeszcze chcę wykorzystać obecność Artura i w sumie zostawić tak jakby twoje, czy kompozytora oczekiwania tego czasu, którego potrzebuje. Czekaj, to odpowiem ci na to pytanie. No. Idealnie by było myśleć o muzyce na wczesnym etapie pracy z filmem, czyli po zamknięciu prac scenariuszowych. W momencie, kiedy dostajesz tekst i ty interpretujesz ten tekst nie przez obraz, który już widzisz, tylko przez swoje wyobrażenie tego, co dopiero się stanie, czyli podczas zdjęć, podczas montażu. Bo wtedy to jest najczystsza forma jakby przekazania swojej wizji w muzyce ludziom, którzy potem mogą z tego użyć. I wydaje mi się, że jeśli wygrywasz taki konkurs albo jesteś wybrany w takim konkursie, to jest to duże ułatwienie w późniejszej pracy nad filmem, bo to reżyser, montażysta, producent przyzwyczaja się do twoich utworów, w które wierzy, no bo zostałaś wybrana, a nie poszukuje... Tak. W różnych światach. No i jak rozumiem też wtedy, jeżeli, bo to też przejdę do Watachy, jeżeli mamy jakiś region konkretny, no to też wtedy kompozytor ma okazję uczestniczyć nie tyle nawet w zdjęciach, co po prostu może sobie pogrzebać też w instrumentacji danego regionu. Bo tutaj opowiadałeś mi kiedyś ciekawą historię Watachy i jak ten serial powstawał. Znaczy, zaraz ci zadam to pytanie, tylko jeszcze właśnie jakbyś mógł odpowiedzieć, czy to jest możliwe, żeby tak wcześnie brać kompozytora? Oczywiście, że to jest możliwe. To jest kwestia... Co możemy właśnie... To jest kwestia jakiegoś modelu współpracy. No myślę, że w takim momencie, w którym to jest jakiś autorski, jakieś dzieło reżysera na przykład, czy producenta, który wie, jakiego partnera ma po drugiej stronie, pokazuje scenariusz, to tak, no tylko pamiętajmy o tym, że to i tak z reguły wszystko układa się trochę później. Bo to jest tak, kompozytor w takiej sytuacji, jak gdyby idzie swoją drogą, wymyśla to, buduje sobie coś w głowie, natomiast ci ludzie, którzy wchodzą w realizację scenariusza, oni odbywają przygody, które bardzo często zmienia ich wcześniejsze założenia też, tak. No nie? Pamiętajmy o tym. Czyli to jest tak, że kompozytor budujący sobie w oparciu o scenariusz obraz tego, co się wydarzy, no to jest tylko część prawdy, tak? Dlatego, że wszyscy wchodzą w proces, w trakcie którego coś się zmienia. To
jest cały czas taka historia, jak wiesz, tak jakbyśmy tu wszyscy się trzymali linkę i stawali w różnych miejscach tego pokoju i te naprężenia byłyby ciągle gdzie indziej. No. I tak samo jest z tymi historiami. One też ewoluują. Mało tego, ewoluują też wyobrażenia twórców o swojej własnej historii. Bo nagle przychodzi ktoś, jakiś aktor, proponuje coś, co nieraz powoduje, że zmiany są no, gigantyczne, ponieważ zmienia wektor wymyślony w scenariuszu, no nie? I coś się zmienia. I nagle ta postać buduje swój własny motyw de facto w jakiś sposób. To jest bardzo żywa... Czyli wtedy nie ma sensu zatrudniać jeszcze kompozytora, bo zawsze po prostu ma za sens. Dużo musi... Zawsze ma sens porozmawiać z kimś wcześniej, żeby miał tę przestrzeń i czas. No właśnie, ale ogólnie w naszym życiu i w tym, jak to się pozmieniało od tego 2006 roku, kiedy zaczęliśmy, jest tak, że tego czasu jest jak gdyby coraz mniej. Mhm. Czyli wszyscy są zagonieni w swoich sprawach i mówisz, to jest też taka sytuacja, że kompozytor, to nie jest tak, że kompozytor czeka na jeden, jak się domyślam, ten projekt życia, tak może było z Brad Pickiem, ale chodzi o to, że jest zajęty też innymi rzeczami w międzyczasie. No ale tak, właśnie, to teraz pytanie, przepraszam, że ci przerwę, czy ogłoszenie takiego konkursu lub zaproszenie kompozytora do projektu wcześniej właśnie nie pomogłoby mu jednak ułożyć tego wszystkiego w kalendarzu i jakby właśnie wdrożyć go wcześniej? Czy oczywiście, to... żeby pomogło. I co wtedy, oczywiście jak możemy zrobić, żeby tak... wcześniej, możemy się starać, no. Okay. Możemy się starać. Ale wiesz, to jest też taka sytuacja, że ja na przykład mogę myśleć, taką sytuację miałem, spotkałem coś takiego, że 2 lata przygotowałem pewien produkt, który z powodów finansowych w tej chwili zniknął. Mhm. 2 lata emocji, dokumentacji, kombinacji, spotkań ze scenarzystami, budowania czegoś i to znika. To jest ułamek sekundy. Tak. I co wtedy? Wtedy pojawia się coś nowego. Coś, co wymaga błyskawicznej reakcji, zmiany adresu w postaci nadawcy, zmiany myślenia i znowu trzeba działać. Elastyczność jest tutaj kluczową sprawą. Kompozytor młody może trafić na bardzo różne sytuacje. Porozmawiamy sobie o tym, jaki jest lęk producenta w sytuacji pojawienia się nieznanego kompozytora. Mhm. Więc mamy reżysera, który głęboko wierzy w to, że ktoś jest w stanie coś zrobić. Mhm. No więc gdzie to się potrafi wywrócić? Bo ja przeżyłem taką sytuację i to się wywróciło w ten sposób, że na poziomie demo było fantastycznie, demo było świetne, ale ta praca to jest rygor czasowy. Mhm. Trzeba dowieść coś w określonym czasie. Czyli ktoś, kto przez, przesadzę teraz 2,5 roku, kombinował te 3 minuty dema do czegoś zupełnie innego, a tutaj to idealnie zagrało, może nie być gotowy na to. Mhm. Ponieważ myślę, że to byłoby najfajniejsze, gdybyś to wyjaśnił młodym ludziom, jakim rygorem jest, w jakim rygorze się funkcjonuje, no nie? Mówimy o wygodzie. Powiedziałeś 3 miesiące na film, tak? Że no, to są jakby pieśni przeszłości. Tak, no tak. To jest... ale rzeczywistość jest taka, ona się zmienia. Otóż to jest, pamiętaj o tym, że to jest też tak, że nieraz ktoś się z tobą umawia, myślisz, że będzie ta rzecz, którą szykujesz, miała premierę jesienią przyszłego roku. Nie, no. I przychodzi nagle dzień, że ktoś mówi, no nie, żartowałem, to jest marzec. To w marcu A to się wchodzi. Non-stop dzieje, że tak, tak to powiem, się ciągle dzieje, w ramach COVID-u. Tutaj... No i teraz jako kompozytor możesz powiedzieć, o to przepraszam, bo ja akurat jadę na wakacje, albo nie wiem, zaplanowałem romantyczną podróż do Japonii. Tak. A na koniec dnia, no wiesz, no to są takie rzeczy, na które już nie masz wpływu. I oczywiście one są trudne, i to jest jakby twoja osobista decyzja, czy wchodzisz to, czy nie. Ja mówiąc o tych babkach i klockach w piaskownicy, to wszystko śmiesznie i zabawnie brzmi. Natomiast naprawdę w tym zawodzie nie ma czasu, żeby pójść na spacer i w pobliskim parku szukać natchnienia, oglądając szpaki na drzewach, nie? Czy tam jakieś inne wiewiórki. To jest po prostu niejednokrotnie zwykły hardcore. Nieprzespane noce. Ja kiedyś sprawdziłem i z przerażeniem sprawdziłem swój telefon, w którym średnią snu miesięczną miałem 2 godziny 44. Jak ty tworzysz? No wiesz co. Wiesz, to nie jest taki... To jest zawodowstwo taki, to nie jest taka praca, w której właśnie i... Bo to też nie chcę, widzisz, no skąd bierzesz inspirację? Ja biorę inspirację z życia, z tego, co mnie otacza, co mnie spotyka, też z jakiejś znajomości historii, ze znajomości języka polskiego. Słuchasz muzyki? Chodzisz na koncerty? Nie mam czasu.
Nie, wiesz, to jest taka sytuacja, znaczy nie, czy słucham muzyki? Tak, słucham muzyki, bo kocham muzykę. Ale jak mnie pytasz, czy byłem na Gansach w Warszawie, jak byli, to było moje marzenie, no nie byłem, bo musiałem wybrać pomiędzy pewnego rodzaju luksusem, a obowiązkiem, albo inaczej, luksusem czegoś, do czego się zobowiązałem, bo zobowiązałem się do tego, że nazajutrz przedstawię na kolaudacji kolejny odcinek serialu. Więc to... To jest ten rygor. Bycie kompozytorem muzyki filmowej to naprawdę jest zupełnie coś innego niż tworzenie muzyki autonomicznej. Nomen omen z Grześkiem Turnajem kiedyś na ten temat rozmawiałem. Bo on też ma na swoim koncie jakieś współprace filmowe i teatralne. I on mówi, że on to bierze od czasu do czasu jako pewnego rodzaju odskocznie, ale generalnie uważa, że to jest pewnego rodzaju ograniczenie. Ograniczenie właśnie tym, że na piątek, na godzinę 14, musisz być gotowa z określoną ilością muzyki. I to też działa tak, że raz możesz dać ciała, drugi raz dać ciała, ale ta branża też jest mała. Jak nie dowozisz, no to już masz potem kłopot, tak? To jest naprawdę trudna praca. Czyli podsumowując, już wiem, czemu nie w preprodukcji, nie w czasie zdjęć, tam się jeszcze wszystko może przesunąć też. Pracuję przy takich filmach, przy których data premiery jest nieustannie przesuwana z różnych powodów, więc rozumiem, że nie można też trzymać kompozytora i też nie wiemy, co będzie. Czyli postprodukcja tak naprawdę. Zwykle tak. Natomiast można iść od tej drugiej strony w momencie, kiedy masz zapięty scenariusz, tak, finansowanie, pewność tego, że nic się nie wykrzaczy i pewność, jeśli jest pewność po stronie reżysera i producenta, że to, co zaproponowałaś, bo jesteś wybranym kompozytorem, albo dostajesz, bo to jest też tak czasami się zdarza, że dostajesz po prostu ofertę pracy i ją przyjmujesz albo nie. Mhm. Tak czy siak, jeśli jesteś w projekcie i wszyscy ufają w to, że to, co zrobisz, będzie reprezentacją wspólnej wizji, oczywiście nad którą ty panujesz, no to jest luksus, tak? Natomiast nie zdarza się to często. Mhm. Czyli 3 miesiące najlepiej tak naprawdę na tworzenie muzyki, to byłoby idealnie. Ja tak próbuję mimo wszystko wejść w ten świat marzeń po prostu, tak żeby się dowiedzieć, co byłoby najbardziej idealne dla obu stron, co byłoby możliwe i co może się przyczynić do tego, żeby to było po prostu możliwe. Ale to przerwę ci, powiem ci jeszcze taką rzecz, że myślę, że gdyby to było więcej niż 3 miesiące, to byłoby za długo. Nie wiem, 8 miesięcy, to myślę, że to z kolei, przynajmniej ja tak mam, że to zdejmuje ze mnie gilotynkę deadline'u. No tak. Ale to przy filmie, bo przy serialu i tak tyle trwa, nie, wiadomo. Generalnie, że jak ten deadline jest gdzieś tam daleko. Bardzo małych gilotynek. Dokładnie. ale też chyba nie jest najlepiej, jak tego czasu jest nie wiadomo ile. Ja rozumiem, że chcesz stworzyć jakieś reguły, ale pamiętajmy o tym, że bardzo wiele najlepszych filmów powstało właśnie w niekomfortowych warunkach. Jak ktoś pojedzie do Włoch i zobaczy ten dorobek kultury w postaci architektury, malarstwa i rzeźby, to ma takie wrażenie, że oni tam mieli permanentne wakacje od, nie wiem, XII wieku i tylko nawalali, rzeźbili, komponowali. Nie, tam była ciągle jakaś wojna. Cały czas w jakimś totalnym nerwie i coś się działo dookoła, a ci Włosi zrobili to, co zrobili. Jeszcze eksportowali te swoje budynki na całą Europę, w tym do Polski, gdzie mamy trochę uboższe wersje włoskiego renesansu w związku z budżetami w Polsce. I nic się nie zmieniło, słuchajcie. Tak to mniej więcej wygląda, więc bardzo często w tych trudnych warunkach, w bardzo trudnych warunkach powstają rzeczy epickie. Nie zrażajmy się trudnościami, które pojawiają się w tym momencie, w którym coś się zaczyna i nagle zmieniają się warunki. Popatrzmy, czy nas na to stać, żeby je zrealizować i walczmy. Idźmy do końca po swoje, bo na końcu może pojawić się coś naprawdę niesamowitego, coś, co będzie fajne i przełomowe. Okej. Okay. To jeszcze się dopytam o Watahę, bo rozmawialiśmy kiedyś o tym, że tam, nie chcę przekręcić, ale że mogłoby tego czasu dla Łukasza być trochę więcej i też na muzykę. Mówię o tej płycie, historia płyty Zawieruszonej. Tak, ale to jest zupełnie trochę, to jest trochę na uboczu, bo to wyglądało w ten sposób, że stało się tak jak zwykle, czyli mieliśmy zrobić serial w jakimś totalnie niezwykłym miejscu dla innego nadawcy niż to finalnie się wydarzyło. To miał być serial polsatowski. Co dla nas miało to znaczenie, że ogólnie budżet przedsięwzięcia w tym polsatowskim wymiarze był znacznie niższy. Natomiast pojechaliśmy tam, zrobiliśmy odcinek pilotowy, tak to wyglądało. I
Łukasz wszedł i zrobił swoją muzykę do tego odcinka pilotowego. To ja ci na sekundę tylko przerwę. Ja powiem, jakie miałem pierwsze odczucia, jak Artur zadzwonił do mnie w sprawie Watahy. Pamiętam, że jechałem samochodem na Powsińskiej i dzwoni Artur, mówi, no wiesz, sam, może byś podjechał do montażowni, chciałem ci pokazać, bo zrobiłem taki serial o Straży Granicznej, wiesz, Bieszczady. Ja mówię, nie, no wariat, no, bo dla mnie to było tak, przepraszam, Straż Graniczną w tym momencie, którą bardzo szanuję. Celnicy, no nie? To jest... Tak, że są jacyś celnicy, którzy łapią jakieś mrówki z zapałkami, z alkoholem, coś. I jak pojechałem na tą projekcję, to się zakochałem od razu. I dla mnie takim piorunującym doświadczeniem to było spotkanie się z tą przyrodą. To, co ja zobaczyłem, było zapierającym dech w piersiach krajobrazem, pejzażem, w którym ci ludzie pracują, żyją, spotykają naprawdę wiele trudności i wyzwań. No, to taka anegdota, co ja miałem w sobie, jak zadzwoniłeś. Tak, poczułeś wenę, tak. Jak to tak. Nie, wiesz, bo to było dotknięcie. Ta kamera była postawiona w idealnym czasie, potem się jeszcze okazało, że mieliśmy kobiecą intuicję, bo to ten serial wyprzedził ten cały kryzys imigrancki. No i potem upatruje jego popularności dużej na świecie też w związku z tym, że on był trochę echem tego, co działo się na świecie. To dobrze jest się wstrzelić z opowieścią swoją, prywatną, stąd, tutaj, z tej granicy, w światowe odczucia i potrzeby. No nie? I tak też tam się wydarzyło. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no tutaj to production value, mówiąc brzydko po producencku, tego świata było doskonałe. Mieliśmy jeszcze tego zagubionego w lesie bohatera, który kompletnie nie wiedział, co ma zrobić. Cudowne zdjęcia Tomka Augustynka. Fajną reżyserię naszego przyjaciela Michała Gazdy, który też z nami pracował przy Odwróconych. No i to po prostu od razu wszyscy czuliśmy, że to jest po prostu jakaś genialna sprawa. I jak ja dostałem ten odcinek pierwszy do pracy, to stwierdziłem, że dla mnie największym wyzwaniem jest wydobycie tego majestatu tej przyrody w kontekście jakby jednostek, plus, czyli bohaterów, plus to, że w tym czymś cudnie pięknym, zielono-żółto-liściastym, drzemie też tajemnica, coś ponurego, coś tajemniczego, coś groźnego. I napisałem muzykę, która była no, mocno elektroniczna, czyli troszeczkę w poprzek takiemu klasycznemu znowu myśleniu o pejzażach, o przyrodzie. I byłem przekonany, że to jest w ogóle świetne. Znaczy obaj byliśmy przekonani, że to jest w ogóle super, cudownie. I odbyła się kolaudacja w telewizji, po której... Nie w HBO. Nie w HBO, tak. Prominentni przedstawiciele rynku medialnego stwierdzili, że kompozytor jest wariatem. Najlepszy komplement. To było coś takiego, że producent... Kim jest ten reżyser? Co ty, człowieku, pozwoliłeś mu biegać po tym lesie i robić co chce? O czym jest ta opowieść? Pojawiło się takie pytanie, co to za wojsko? Na przykład odnośnie tej... To są rzeczy, z którymi my się stykamy w naszej pracy. Co to za wojsko tutaj biega, no nie? A najciekawsza konkluzja, taka brutalna, była taka, że nie wiem, skróćcie to do 20 minut, dajcie jakąś muzykę, której da się słuchać. To wtedy o tym porozmawiamy. Tak to wyglądało. Tak wyglądała sytuacja. Przy czym świat trzeba od razu powiedzieć, bo to nie chodzi o to, że ktoś jest wariatem, tylko chodzi o perspektywę. To była perspektywa mainstreamowej polskiej telewizji, która no, musi walczyć o widza o godzinie tam 20:15-30 przed swoim telewizorem. I o tyle to rozumiem. Natomiast finalnie, gdy trafiliśmy w końcu pod ręce Izy Łopuch, która nomen nomen jest z Bieszczad, więc łatwiej było mi ją przekonać, że ten serial ma duży potencjał, no to tutaj jednak zupełnie są inne wektory zdobycia widowni. To było fantastyczne w HBO, że tam ten wektor jakości opowieści i możliwość zrobienia tego w sumie dosyć mrocznego sosu muzycznego oraz... Tam była otwartość. Tak. Tam była na to otwartość. Mogliśmy pójść w tę stronę. Mm-hmm. W mainstreamowej telewizji, gdybyśmy wylądowali, musielibyśmy wydobywać zupełnie inne rzeczy z tego serialu. W pierwszej wersji w ogóle chcę powiedzieć, bo na przykład tam jest taka postać grana przez Dagmarę Bąk i w wersji zaproponowanej na początku przez tych pierwszych scenarzystów, którzy to przynieśli, to ona była taką uroczą informatyczką, bo to w ogóle miała być na początku taka opowieść o oddziale Straży Granicznej, który co
tydzień ma jakąś inną historię do opowiedzenia. Raz spotykają grzybiarzy, raz spotykają przemytników ludzi. To miała być zupełnie inna rzecz. Przechodząc do HBO, wywaliliśmy tę koncepcję do góry nogami, zrobiliśmy jedną dużą historię, tak samo ważną dla nas, jak i dla Leszka Lichoty. No i najciekawsze wtedy, pamiętam, byliśmy wszyscy tak bardzo zafascynowani, też lubiliśmy ten projekt, pamiętam premierę w stacji i ten poranek chyba nazajutrz, kiedy okazało się, że nasza polska watacha robi większy wynik w Polsce niż Gra o Tron. I wiesz, to jest, kurczę, coś takiego, kurde, zrobiliśmy coś, co ludzie lubią, co się podoba, co jest inne i takie momenty dają też dużo satysfakcji. No, ja muszę tutaj dopytać o jedną ważną rzecz, bo miałam to pytanie i to jest pytanie takie właśnie. Ta muzyka dla telewizji jednej, a drugiej, czyli dla widza Polsatu, czy stacji, czy mainstreamu generalnie, a muzyka dla HBO, czym się właściwie różni? Czy widz może czegoś nie zrozumieć w muzyce? Czy ona może być za... Wiesz co, ja myślę, że ta perspektywa sprzed, nie wiem, no jednak kilku lat się totalnie zmieniła, bo... Czy totalnie nie, ale się zmieniła. Ale nie zmieniła się, no bo stacje komercyjne w Polsce poszły mocno w jakiś odcień kryminałów, tajemnicy. To nie jest już tak, że mamy kolorowy świat penthouse'ów na Mokotowie. Tam jakie byście mieli ograniczenia, gdyby to poszło do telewizji? Znaczy budżetowe potężne, to przede wszystkim, a po drugie musieliśmy zupełnie inne emocje wyciągać z tej historii. Plus historia, nie? No, czyli gralibyśmy w ten sposób, żeby budować akcyjność. Niezależnie od tego, czyli musielibyśmy wycinać wszystkie te dylematy emocjonalne Rebrowa, który był trochę antybohaterem, ponieważ właśnie nie wiedział, co ma zrobić z tym, co mu się przydarzyło, to musiała być opowieść, w której Rebro wie, co ma zrobić. Czyli wszystko by szło bardziej w tożsamość Borna i Bonda, musiałoby iść szybciej. I to też wpłynęłoby na muzykę, która byłaby muzyką akcyjną, budującą cały czas takie napięcie. Przykładem takiego mainstreamowego myślenia są na przykład Kryminalni. Taki serial robiony przez Tadeusza Lamkę dla TVN-u przez wiele, wiele lat. I to jest taki przykład mainstreamowego myślenia o projekcie. No nie? Czyli case'owy serial, grupa, oddział policjantów tym razem, na straży Prawa i Sprawiedliwości, którzy odpierają ataki różnych przestępców, plus muzyka, która buduje taki... Drive, no nie? Także to by, tutaj byłaby ta różnica. A zapytałaś o coś troszeczkę innego i do tego chcę się odnieść. Tam spotkała nas fajna przygoda. Wiecie, coś, co nam pomogło, jeśli chodzi o zobaczenie tego, w czym jesteśmy i na co byliśmy obaj bardzo otwarci, co mnie absolutnie zachwyciło Łukasza. I to była taka sytuacja, która wydarzyła się jeszcze na zdjęciach, chyba jeszcze do tego pilota. A mianowicie moja kierowniczka produkcji, Marzena Śliwa-Fijołek, powiedziała mi: słuchaj Artur, wrzuciłem cię do bagażnika płytę, bo ten człowiek, u którego śpimy, to on ma zespół. I ja ci wrzuciłam płytę, posłuchaj sobie tego. Ja powiedziałem do Marzeny: świetnie, w ogóle o tym nie myśląc, ponieważ nie byłem jakoś zdruzgotany tym, że człowiek, który nas nocuje, ma zespół. I potem gdzieś, jak usiedliśmy z Łukaszem do tych wszystkich prac, to ja wyjąłem tę płytę, posłuchałem tego i się okazało, że wow, przecież to może być fantastyczne uzupełnienie, że to jest właśnie brzmienie stamtąd. I to było to uchaje. I przyszedłem z tym do Łukasza i Łukasz powiedział: fantastycznie, no to mamy gotowe, no nie, mamy takie songi. Oczywiście ze względów dramaturgicznych te piosenki były dla nas do wykorzystania albo na początku, albo de facto w tyłówce przede wszystkim. Tak, one na koniec dnia były używane jako... genialne podsumowanie odcinka w tyłówce i chyba w pierwszym odcinku jedna z ich pieśni była użyta wewnątrz. Natomiast chyba to, o czym rozmawialiście, to ten brak czasu nie pozwolił nam popracować bliżej z tą Hajami. I to byłoby bardzo ciekawe, bo jestem dużym fanem tego zespołu Nomen Omen. Tam moi koledzy ze studiów grają w tym zespole. Natomiast myślę, że mogłoby wyjść jeszcze coś innego, coś ciekawego. Ja obrałem ten kierunek taki bardzo mocno etnoelektroniczny i to się sprawdziło. Natomiast jeśli... Ja nie wiem, co wyszło, ale ja się bardzo dobrze czuję z tym, co wyszło. No ja wiem. Właśnie oni mieli właśnie tą funkcję, którą mieli, okay. A ty zrobiłeś to w tym nastroju i w tym klimacie, ale fakt, na którym nam zależało. Tej inności jest super ciekawa. Natomiast to jest nauczka. Bądźmy otwarci,
patrzmy cały czas dookoła, bo być może ktoś ci wrzuci do bagażnika coś, co zmieni wymiar twojego projektu. I tyle. No, to jest fantastyczne w tym procesie. To nie jest przewidywalny proces. Do tego chciałbym jeszcze raz nawiązać. No ale dobrze, to ja mam to pytanie, które sobie gdzieś tam trzymam na koniec. Z tych pytań wynika, że ty marzysz o stworzeniu takiej matrycy idealnych rozwiązań, które będziesz mogła w punktach napisać na ekranie, co powinien zrobić młody kompozytor. Ja będę o to was pytać, różnych gości na różnych, przy różnych produkcjach, różnych gatunkach, bo faktycznie interesuje mnie to, czy w ogóle można zastanowić się nad tym, jaki jest ten idealny czas, budżet. No bo tutaj też z mojej strony jest dosyć istotne pytanie o budżet, czyli bez tutaj może rzucania liczbami, a może można. Ile w ogóle kosztuje stworzenie idealnej ścieżki dźwiękowej do serialu z jaką instrumentacją, co w ogóle się marzy kompozytorom, ile na to rezerwować w budżecie, no i jak to się ma do realiów polskiej kinematografii i budżetów? Wiesz, to są dwie szkoły. Są tacy ludzie, którzy w momencie, kiedy przystępują do konkursu albo dostają ofertę, negocjując swoją stawkę, określają bardzo jasno, co za te pieniądze może być zrobione. Jest to dość logiczne, to jest oczywiste, nie? Natomiast to też zamyka pewnego rodzaju eksplorację w nowe rewiry. Bo jeśli ja dostaję, nie wiem, 10 tysięcy złotych, już trzymajmy się takich prostych rozwiązań, no to mogę powiedzieć, że w tych pieniądzach jestem w stanie nagrać kwartet smyczkowy. Bo pewnie jestem w stanie. I co, to są koszty studia, realizatora dźwięku, kwartetu? No tak, już omijam jakby samo honorarium kompozycji. Nie, to o tym nie rozmawiamy. No tylko co, jeśli na przykład będę chciał mieć, nie wiem, jeszcze do tego fagot, kontrafagot i waltornię. To znaczy, że no, muszę rozmawiać znowu, albo muszę się przemodelowywać. I to jest bardzo trudne. Ja namawiam wszystkich do ustalenia tak zwanych paczek, czyli dostaję określony budżet na kompozycję i realizację nagrań. I to ja muszę zadecydować o tym, jak zawiadowywać tym potencjałem, żeby na koniec dnia no, oddać maksymalnie najlepszy produkt. Oczywiście idealną sytuacją jest taka historia, w momencie, kiedy masz duży budżet, szczególnie na nagrania. Jeszcze lepsza, jak masz duży budżet na kompozycję i na nagrania. No, ale takich historii też nie zdarza się, takie historie nie zdarzają się często. I to nie jest kazus Polski, to jest kazus również Hollywood, bo wspomniany znowu Daniel, no opowiada, że część rzeczy nagrywa, bo one muszą zostać nagrane, a część rzeczy po prostu w wyniku fenomenalnie brzmiących próbek zostaje z tych próbek. I to nie jest żadna ujma, bo to po prostu tak jest. Co musi zostać nagrane na pewno? Wszystkie artykulacje smyczkowe, które grają długie dźwięki, niezależnie od tego, czy to jest legato, czy to jest zwykłe arco, to nie ma znaczenia po prostu. To musi zostać zrobione. Wszystkie instrumenty solowe muszą zostać nagrane. Bębny powinny zostać nagrane. Ale na przykład spiccato na skrzypcach, to jest kwestia już względna. Mhm. To znaczy, jeśli masz na to budżet, super, bo masz pełne brzmienie orkiestry. Ale jeśli nie, to lepiej te pieniądze wydać na, nie wiem, żywą waltornię i ograniczyć czas sesji z instrumentami smyczkowymi po to, żeby osiągnąć lepszą jakość. I teraz na kompozytorach muzyki filmowej leży taka odpowiedzialność, bo to nie jest tak, że ja na koniec dnia mógłbym też dostarczyć jakiś wyrób czekoladopodobny i powiedzieć, oto jest wasz słodycz, bo na więcej nie mieliście pieniędzy albo coś. Na nas leży odpowiedzialność za to, żeby orkiestry i muzycy mieli pracę. Ja dlatego w trakcie rozmów z producentami walczę o to za każdym razem, żeby ten budżet na nagrania był. I tego budżetu
wiesz, to jest starcie dwóch światów, tak? No bo właśnie. Ja rozmawiam niejednokrotnie z człowiekiem, który albo mnie nie do końca rozumie, no bo dla niego już to brzmi, przecież to demo dobrze brzmiało. Albo rozmawiam z Excelem i rozmawiam z kimś, kto mnie rozumie, ale no, mówi nie dam, bo nie mam. I to są trudne rozmowy. Bo piosenka kosztowała więcej, albo coś takiego. No tak, no, piosenki to jest jakby w ogóle temat osobny, nie? Ale to jest, to rzeczywiście jest trudne i niełatwe i te budżety na muzykę filmową zwykle z mojego punktu widzenia są za niskie i ograniczają. Zdarza się też, że masz tę wolność, jak robisz duży film i nagrywasz pełną orkiestrę i to jest w ogóle świetne, ale to nie zdarza się zawsze. Właśnie o to pytam, bo też mówisz, że chciałam stworzyć model idealny, a też zakładałam tutaj rolę tych paneli jako takie edukacyjne też dla nie tyle może młodych, ale jednak osób, które wychodzą ze szkół filmowych, producentów, reżyserów, kompozytorów ze szkół muzycznych i twórców, żeby w ogóle wiedzieli, ile zakładać na takie rzeczy, jak to w ogóle planować, o co się oprzeć. Tylko wiesz, ja mam coś takiego, bo to jest kwestia też perspektywy i modelu, w którym funkcjonujesz, bo Łukasz miał to szczęście, ale to nie jest szczęście, tylko to jest kwestia jego zmysłu, że połączył od razu funkcję kompozytora i biznesmena, bo Łukasz też ma na Boga firmę Spot. Jest tam bardzo ważną figurą, która zajmuje się całością postprodukcji. Więc de facto stworzył sobie narzędzie, które spowodowało, że idąc do Łukasza, wiemy, że to jest kompleksowo obsłużony świat w ogóle dźwięku. Tak, ale genialny. Nie jest jedynym kompozytorem, który mówi, że faktycznie te budżety mogłyby być większe. Ale przepraszam, no czego mamy się spodziewać? No. Generalnie, z mojej perspektywy, budżet na muzykę filmową może rosnąć w limesie do plus nieskończoności i będę super szczęśliwy, natomiast mam świadomość, że pracujemy na, tak jak Artur wspomniał, na rynku polskim bądź europejskim i to jest zupełnie inaczej niż prawdopodobnie w Stanach. Ja znam mniej więcej budżety amerykańskie, ale nie gadajmy o tym, bo to jest taka sytuacja, że no, film Top Gun został sprzedany do każdego zakątka świata i wszyscy na niego poszli i też pieniądze z dystrybucji są dużo większe niż z jakiegokolwiek filmu polskiego. Więc to nie ma sensu się porównywać. Ale odpowiadając na twoje pytanie, co ja bym robił, jakbym był świeży w branży? Świat technologii się zmienił. Dzisiaj jesteś w stanie na średnio zaawansowanym laptopie pisać bardzo zaawansowane demówki czy mockupy. Do tegoż laptopa możesz podłączyć kartę dźwiękową i mikrofon. Możesz, tak jak ja to zrobiłem u siebie w domu, wytłumić ściany najtańszą gąbką na świecie, naprawdę. I możesz, będąc kompozytorem, swoich kumpli z Akademii Muzycznej poprosić: stary, robię taki projekt. Wyjdzie, będziemy mieć pracę. Wpadnij do mnie, zagraj mi na skrzypcach, zagraj mi na fagocie, zagraj mi na klarnecie, whatever. I ja myślę, że to są fajne początki. Ja zaczynałem w piwnicy. To nie jest tak, że zresztą opowiadałem o tym przy Świadku Koronnym. Ja przy tym filmie dostałem takie bęcki emocjonalne, że żadna terapia mi już do końca życia nie pomoże. I przez to trzeba przejść. Mhm. I to nie było tak, że ktoś mi rozłożył, wiesz, walizkę z dolarami i powiedział, jedź pan do Air Studio w Londynie i nagrywaj London Symphonic Orchestra. Nie, niczego takiego nie było. Najlepszym, ja ciągle będę to mówił, najlepszym modelem współpracy z producentem jest to, że umawiasz się na pewien budżet, który dla obu stron jest satysfakcjonujący i wtedy ty, nie będąc rozliczany, co z tym robisz, decydujesz o tym, jakich środków używasz. I dlatego też uważam, że ta odpowiedzialność na kompozytorach za brzmienie, co jest przełożeniem na pracę żywych muzyków, jest duża i powinna być rozumiana. Tak. Czyli po prostu jakiś minimalny budżet na nagrania pojedynczych instrumentów, solo czy kwartetu smyczkowego, cokolwiek fajnie byłoby zwykle zabezpieczyć, żeby móc sobie to nagrać, a resztę... Nawet nie tak, bo to powoduje właśnie ten dyskomfort, a może kompozytor chce z tych pieniędzy coś dla siebie. No właśnie nie. Umówmy się na całość budżetu. Umówmy się, że niech to będzie x tysięcy złotych, tak? 20. Słuchaj, ja pisałem filmy arthouse'owe
w zasadzie za pół darmo. Nie dlatego, żeby zarobić, tylko że miałem po prostu totalną ochotę to zrobić. I nawet w takich produkcjach dzwoniłem do znajomych, z którymi normalnie pracuję. I powiedziałem, słuchaj, mam taki film, to nie jest żadna komercja, to nie jest film, który zostanie wyświetlony w dużych kinach. To jest film festiwalowy, zróbmy to razem, proszę cię. I nigdy nie dostałem odpowiedzi, że nie. Mhm. Fajnie. No. Relacje, nie? Czy właśnie to jest też taka Łukasza, którą miał zawsze, czyli taka właśnie umiejętność rozmowy ze wszystkimi i taka elastyczność. I też to wymagało od niego wyobraźni, no bo teraz to jest coś innego rozmawiać ze mną, gdzie jesteśmy po tej samej stronie tęczy i próbujemy się przekonać do pewnych rozwiązań, możemy usłyszeć coś w wersji elektronicznej, umawiamy się na to, że potem to będą żywe instrumenty, tak. A co innego potem pójść do stacji i im pokazywać to, no nie? To jest kwestia wyobraźni, tak? Więc też trzeba sobie zdawać sprawę, że nie wszyscy mają te wyobraźnie, że coś będzie inaczej wyglądało, tak? To dotyczy wielu elementów, nie tylko muzyki, ale tu chodzi o korekcję barwną, o różne inne rzeczy, które są bardzo ważne w tym, co my robimy. Mhm. Ale z muzyką też tak jest, no nie? Czyli to jest kwestia i pamiętam, że Łukasz bardzo zawsze się starał, żeby jednak w momencie, w którym to już idzie wyżej do tych decydentów, o których właściwie coraz mniej wiemy, tak? Bo to nieraz są ludzie, my to robimy w Polsce, a ktoś może to w LA i tam po prostu oceniać, no nie? Tak. Jedząc hamburgera. I teraz chodzi o to pierwsze wrażenie, tak? Więc tutaj, no, inteligencja, empatia, wzajemne zrozumienie, otwartość i gotowość na to, że warunki się zmienią niezależnie od tego, co mamy na papierze, bo po prostu tak bywa w tym biznesie. No i na koniec dnia, ja też często się spotykam z takim pytaniem, jak zacząć? Zacząć tak, że trzeba jeździć na festiwale filmowe. Szczególnie te, w których są prezentowane shorty, czy przepraszam, filmy krótkometrażowe, gdzie kwiat młodych polskich reżyserów się spotyka, żeby pokazać sobie swoje filmy. No to jest takie miejsce, w którym można pojechać z czymś, co się napisało. Panowie, bardzo wam dziękuję. To poproszę o szybkie podsumowanie naszej długiej, super ciekawej rozmowy. Może zacznę od Artura. Jak rozmawiać z kompozytorem? Nie udawać, że jesteś muzykiem. Nie kombinować w ten sposób. Mówić o swoich potrzebach względem dramaturgii, funkcji sceny, elementów, które mają być w danej scenie, wydobyte. O tym, jak sobie wyobrażamy ten film, do kogo on ma trafić. To kompozytor, jako człowiek wykształcony, powie nam, co on w tym miejscu widzi. Naszym zadaniem jest zawsze otoczyć się jak najlepszymi ludźmi wokół siebie, z reguły lepszymi od siebie, jeśli chodzi o dziedziny filmu, którymi się zajmują. I to jest najprostsza recepta. W momencie, w którym będziemy otwarci na drugą osobę, jest szansa na zwycięstwo i nawet coś lepszego niż na początku sobie wyobrażaliśmy. Super, Łukasz. Ja mam tak, że najbardziej sobie cenię właśnie prosty język o emocjach. O tym, czego oczekujemy w scenie. Ja nie potrzebuję określeń włoskich na temat dynamiki czy sposobu artykułowania dźwięku. Ja potrzebuję prostej ludzkiej rozmowy o potrzebach, o ciekawości tego, co się dzieje w tym materiale. I też namawiam do takiej aktywności, bo niejednokrotnie miałem okazję uczestniczyć w spotkaniach dotyczących muzyki i one były rozpoczynane takim gromkim, wspólnym, no my się nie znamy na muzyce, ale za chwilę będziecie decydować o muzyce, w związku z czym to trochę nie ma sensu. W związku z czym nie bać się mówić, nie podoba mi się, to są proste komunikaty, nie podoba mi się, ten instrument, który tutaj słyszę, mi przeszkadza, co to jest? No to jest klarnet. To ja nie chcę tego klarnetu, bo on mi przeszkadza. I teraz zaczyna się rozmowa. Ja mówię, a może jednak klarnet, bo klarnet to fajny instrument. Taki czarny, długi, dość. Wiesz, no to tak, to jest taka historia. Sytuacje, kiedy ktoś przychodzi i sili się na właśnie bycie muzykologiem i opowiada o rzeczach, które są dla niego obce, bo mogą być obce, bo dla wielu słuchaczy muzyki filmowej te instrumenty wydobywają jakąś piękną aurę muzyczną, a niekoniecznie oni się skupiają na sekcji drugich skrzypiec, bo to nie jest interesujące. Ja sądzę, że dla reżysera, który nie jest po Akademii Muzycznej, a przynajmniej po liceum muzycznym, to też nie jest jakby ważne, bo my opowiadamy w filmie o emocjach. I emocje są najważniejsze i to, żeby jak widzisz scenę w filmie i oni po wielkim problemie znowu są razem, to masz płakać, a nie analizować, czy timpani gra tremolo. Okej, proste.
proste. Dzięki. Dzięki. Dziękuję bardzo.